coś takiego. Potem mamy 4 plus 4, czyli mamy 8 lat. Zostają nam 4 lata. Przypominam, że idzie do szkoły 6-latek, a więc to jest wszystko rok krócej, prawda? Niczego tu nie chcę dodawać, co to wykosztowało. I mamy klasyczne 4-letnie liceum kształcące, w którym, jak to czyniono, jest sporo doświadczeń dobrych z lat 90. W tym 4-letnim większość warszawskich przyzwoitych liceów w latach 90. sam zacząłem w tym walce, szła w kierunku takim oto, że po drugim roku, niektórzy nieco wcześniej, po trzecim semestrze, próbowali robić ową specjalizację, to się nazywało wtedy profilowanie, ale tutaj nazwy są wtedy nieistotne. I tutaj szkoła pomagała młodemu człowiekowi wybrać jakby tę jego drogę. Oczywiście do tego klasyczna 3-letnia szkoła zawodowa równolegle, czy 5-letnia najpewniej, jednak technika. 5-4, bo myślę, że tutaj warto by do tych rozwiązań powrócić. Dalej, być może należałoby tutaj coś pomyśleć w sprawie matury. Może powrócić do bardzo starej tradycji małej matury, dużej matury, która jakoś by tam kończyła te etapy, nie wiem. Ja muszę powiedzieć, jestem nieco przerażony deprecjacją tego, co dzisiaj nazywamy maturą, co kiedyś pani użyła tego słowa, było określone mianem egzaminu dojrzałości. Dziś już nikt tak nie mówi i może i dobrze, bo to żadna dojrzałość intelektualna. Nie, to była to. To się nazywało egzamin dojrzałości. A nasze ciągle nazywali, prawda? Prezydent? Bo przed wojną to świadectwo dojrzałości do podjęcia studiów wyższych. A, tak, przed wojną? Nie, dobra, ja mówię o latach 90. Tego nie pamiętam. Ja to kiepsko. Więc ja bym tak naprawdę marzył sobie o takim powrocie takiego terminu. Może to właśnie jakiś rodzaj matury to powinien czynić. Ponieważ z drugiej strony ja się solidaryzuję z panem profesorem w sprawie tego, że ja się cieszę się, że tam, nie wiem, mnóstwo ludzi kończy naukę na poziomie wyższym, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że z pewnym przerażeniem patrzę na ten wysyp magistrów, licencjatów, ludzi z wyższym wykształceniem. Mało tego, ja już miałem jako studentów na praktykach w szkole na przykład. I trochę jestem tym zaniepokojony, abstrahując od tego, że oni coraz częściej stanowią klientelę rynku pracy. Bo okazuje się, że to kształcenie do niczego nie tak naprawdę nie dystrybuje. No, jak też obawiam się pewnego rodzaju deprecjacji wykształcenia jako takiego. Ja bym strasznie chciał tutaj znaleźć jakiś taki, no, jakąś równowagę pomiędzy tendencją do tego, żeby coraz więcej ludzi się kształciło, za czym jestem naprawdę, ale jednocześnie jakością tego kształcenia, która w moim przekonaniu dramatycznie spada. No i za chwilę będziemy mówili tak o absolwentach polskiej szkoły średniej, czy maturzystach, czy o absolwentach, przepraszam, polskich uczelni, prawda? Jak kiedyś z nostalgią mówiliśmy o maturzystach sprzed wojny, kiedy powiadaliśmy, że przedwojenny maturzysta to był inteligent, prawda? Oczywiście dodając, że to 12% społeczeństwa, prawda? Nie, jasne, więc ja tutaj jakby do niczego naprawdę nie namawiam do jakichś takich radykalnych ruchów w tej kwestii. Natomiast myślę, że ta równowaga jednak została jakby zachwiana w drugą stronę, prawda? Mnie, szczerze powiedziawszy, ja myślę, że dostęp do, chyba że będziemy bardzo wyraźnie mówić o studiach typu A, B, C, prawda? No ale to wtedy, znaczy, no to jest temat inny, już zupełnie rozmowy, prawda? Więc ja bym osobiście postulował, reasumując, żeby jednak w tych rozmowach posłuchać, żeby rzeczywiście próbować rozmawiać maksymalnie szeroko, wysłuchać różnych stanowisk w tej sprawie i szukać jakiegoś konsensusu, czy konsensu. Zgody właśnie. W moim przekonaniu można bez żadnych problemów uzyskać zgodę na to, żeby we wrześniu 2009 roku, czyli za rok, poszły do pierwszej klasy dzieci małe z nową podstawą programową.
nie fiksować jak gdyby początku gimnazjum, nowego, w sensie nowej ery gimnazjalnej, powiedzieć, mamy przynajmniej rok na spokojną pracę nad podstawą programową, plus trochę czasu na dyskusję na jej temat, plus przynajmniej rok, a tak naprawdę półtora dla wydawców, jeśli chcemy, żeby oni zrobili przyswoje te podręczniki. Taka byłaby moja rada wszędzie tam, gdzie będzie się toczyć taka rozmowa, ktoś mnie do niej będzie zapraszać, aby to prezentować. Mam zdziwanie, że nie patrzę to, bo to jest nostalgia straszna rzecz. To znaczy, no ja to napomykałem wcześniej, nauczyciele, takie jak sami byli uczeni, że marzymy de facto o tym dobrym liceum z lat 60., że jesteśmy gotowi zapomnieć o tym, co się wydarzyło demograficznie rzecz biorąc od tamtego czasu. Że ten przyzwoity magisterium, to znaczy było 7% naszej populacji wykształconej wyższej, a nie jak w tej chwili około 50% służy skolaryzacji. Że Europa ma ten współczynnik około 40%, czyli może faktycznie za dużo studentów mamy, ale to nie może być 7%, tylko raczej 40% niż 7%. Co wreszcie powiedzieć tym młodym ludziom, którzy siedzą przeciwko nas, prawda? I powiedzieć, dobra, wracamy do starego, dobrego systemu, kiedy połowa z was ma wyglądać zawodówkę. Koniec, tak ma być, tak ustawiamy, to można zrobić. To jest do zrobienia przy egzaminach centralnych. Tak skalujemy sobie, prawda, te narzędzie, żeby wyżynało połowę rocznika. Czy na tym nam zależy? Czy to jest tak, że faktycznie tłumy młodych ludzi oblegają te nieliczne zawodówki, które zostały i jak się nie dostają, wtedy z rozpaczą idą do liceum? Ja tego tak nie postrzegam. Młodzi ludzie chcą dziś na studia. Faktycznie wyższe uczelnie złożyły swoje plany bardzo szeroko, można rozważyć pytanie, czy nie za szeroko. Jakość to jest najważniejsza, tu się zgadzamy. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne, kłopot polega na tym, że nie istnieje jeden najlepszy. Istnieje z całą pewnością kilka rozwiązań, co do których nie można rozsądzić, czy to lepsze, czy tamte, póki się nie spróbuje. Pewne rozwiązanie kredycyjne zostało przyjęte. Ja się nie zgadzam z poglądem, że ta reforma się zawaliła. Nie sposób było w momencie wprowadzenia reformy przewidzieć takiego ruchu demograficznego.